Dobra, siemano, tylko po krótkim cięciu. Ciu, mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo znalazłem w końcu przeciwnika. Kto będzie tym przeciwnikiem? Jest to zespół z Arabii Saudyjskiej. No cóż, byłem naprawdę zdziwiony, że znalazłem. Już miałem zamiar, nie wiem, podtrzymać nagrać. Tak często przyjęciem, sorry, że akurat tak to chciałem, nie zakończyłem słowa. A to przez to, że po prostu zapomniałem, że jest różnica między live'em a no. Tym co ja mówię, a tym co wy widzicie. Więc nie jest jakaś wielka ta różnica, ale jednak jest. I będę miał zamiar komentować ten mecz jak najlepiej umiem, ale to za chwilę, tak? Musiałem wam powiedzieć, jak to było. To tak, zaczynamy. Dąbrowski. Nowak. Dobre podanie do Dąbrowskiego. Dąbrowski prawą stroną. Dąbrowski, Dąbrowski, dośrodkowanie Budziński i Nowak na przed polu. Niestety nie trafia. Fernando. Hany. Hazjaki. Sorry, miłym. Brzydko. Dąbrowski. Nowak. Budziński. Budziński, dośrodkowanie. Niecelne do Nikity Bezonkidze, ale walka jeszcze na przedpolu też nie udana. Czy piłka. Podanie do Fernando, zablokowane przez naszego obrońcę Nikity Bezonkidza. Nowak. Budziński. Budziński! Przejęcie, czyli udany ślizg. Przez obronę, błąd obrony gości, ale nie wykorzystamy przez naszego napastnika. Kazazi, Mikulic, Teblewski. No Nikita Bezonkidza, faulowany! Faul jest w okolicy 23 metra od bramki. Czy zgadłem? Nie wiem, nie pokazałem sobie. To może tutaj dośrodkować. Niech to będzie Budziński. Do Nikity Bezonkidzy! Ten niestety nie dochodzi do piłki w powietrzu. I kontratak. Rafinha. Wawrzykiewicz. Teblewski. No, do Nowaka niestety. Niecelnie. Al-Khabi. Atef markuje strzał i oddaje strzał na szczęście z metr obok słupka bramki Pielarza. Fabrzynkiewicz. 20 minuta cały czas wynik 0-0. Steblewski. Do Nowaka, ten zwalnia grę. Nieudany przewrót do Nikity Bezonkidzy. Ten. Niegroźny strzał gości, nie spierasz, spokojnie wyjmuje piłkę. Wawrzynkiewicz. Steblewski. Od następnego odcinka obiecuję wam, że nie będzie głosu komentatorów z FIFA. Wawrzynkiewicz. Dośrodkowanie do Nowaka! Nowak nie zamyka tego główką, niestety. Dąbrowski. Wawrzynkiewicz. Steblewski strzał, broni bramkarz gości. Rzut rożny z prawej strony? Z prawej strony, tak. Dośrodkowanie od Steblewskiego. I tutaj błąd naszych zawodników. Nikity Bezonkidza oddaje strzał z dystansu. Tutaj jeszcze trochę. Kurwa.
nie wychodzi na to. Wawrzynkiewicz. Al Asta. Al Asta wypuszcza piłkę. Al Asta. Groźny strzał na bramkę Pielarza, lecz niestety nieczelny. Dąbrowski. Stablewski. Wawrzyniak. Nowak! W końcu dochodzi piłka na główkę Nowaka, ale bramkarz gości bardzo dobrze substytuuje. Atef. Marciniak. Nie daje rady. Torres! Broni Pielarz! Niesamowita interwencja bramkarza Krakowi. Jak na razie Pielarz nie popełnił błędu. Dobry strzał Torresa, mógł być na pewno lepszy, ale jest na posterunku stał Pielarz. Pielarz łapie spokojnie piłkę. Dąbrowski. Steblewski do Nowaka, ten musi ominąć tylko. Mikulicki versus Azazi. Azazi. Marciniak przejmuje piłkę. Sorry za trochę, bez mołdę. Steblewski. Zgadzałem się, nagrywa się, jest ok. Mikulicki. Torres! Strzela obok bramki. Dzięki Bogu, że to nie wpadło, bo wynik mógł być większy. Wawrzynkiewicz. Do Steblewskiego. Steblewski. Steblewski, to nie był, ale wywalczyliśmy rzut nożny z lewej strony boiska. Stamtąd możemy dobrze dorzucić piłkę. Dobry strzał z główki, niestety zakończony na bramkarzu. A nie, niestety piłka nie wpadła do bramki. Torres, ostatnia akcja gości. Pierwszy połowę, Rafinha, zablokowany, nie, jednak się przebiera i jest niestety 1-0, karygodny błąd obrony i Krakowia przegrywa z Al-Shabaab, chyba tak? Tak oni mają? Jeśli nie, to sorry. Od drugiej połowy wyciszę całkowicie głos komentatorów. Nie powinno być aż tak źle. Nawet te filmy znalazłem ich zespołu, widzicie? Ustawienia. Trzeba wyciszyć komentatoriów. Jest na 5 niby, ale... Oni są niepotrzebni. Zresztą okej. Dobra, gotowe. Jedziemy. Druga połowa zaczyna się. Mamy delikatną kontuzję Steblewskiego. Trzeba będzie zobaczyć, co mu się stało. Trzecie przerwę. Nikiba Zonkiza. Dobry rajd, ale zablokowany na ostatnim obrońcy, który mógł go dogonić już. I nawet w sumie nie starałem się biec. Ale Młat. Ten sam był zupełnie niegroźny. Pielarz zachował się prawidłowo i zablokował. Zatrzymał strzał. Budziński nie może tego zmarnować!
Budziński niestety strzela na poprzeczną. Młotki. Nowak. Niki Bazonkiza. I to powinien... To powinien być teraz akurat rzut karny. Bo... Tutaj Niki Bazonkiza nie był zatrzymywany prawidłowo. I tutaj powinien być zagrany ręką, ale co z tego? Nowak! Dobra próba strzału Nowaka, ale niestety nad poprzeczką. Złe wybicie piłki przez niebezpieczne wybicie piłki przez bramkarza gości. Ale oni mogą sobie na to, nie mogą sobie na to pozwalać. Oni wygrywają jedną bramką, to nie jest duża przewaga. W szczególności, że my w drugiej połowie cały czas napieramy, chociaż w pierwszej też napieraliśmy i wyszło ładuwa. Abdullah zachowuje jak na razie czyste konto. Nawet lob. Próba zagrania lobem przez Teblewskiego nie zagroziła aż tak bramka, jak by to mogło wyglądać. Sorry, że tak się zacinam czasami, ale po prostu zaczynam coś mówić i nagle gubię wątek. Budziński. Niki Bazonkiza do Nowaka. Budziński. Niki Bazonkiza. Steblecki. Steblecki strzał w bronie, a... Piłka odrzutu różnego? Nie. Ostatni musiał dotknąć niestety Niki Bazonkiza. Budziński. Niki Bazonkiza. Budziński do Nowaka, Nowak. Nowak strzał i nad poprzeczką. A dokładniej obok pojęcia. Tego co dobrze widziałem, tak? Strzał ładny, jedynie na... Obok kółka. Z tej kamery było widać ślepy. Niestety mamy dużo kamer, jeśli chodzi o kółki, ale mało, jeśli chodzi o te klikiny, czyli jedną powieszoną na górze. Przy każdym wydarzeniu oczywiście się zmienia na inną kod, ale to kamera przybramkowa, to tak raczej patrz. To jest to mało tych, bo nas nie stać na kolejach tych. Steblewski! Strzał zablokowany na obrońcy. Na nasze nieszczęście. Atep. Atep strzał na poprzeczką bramki polowej. I ktoś tam się uczył. Chciałbym, żeby te osoby się z niestety zamknęły, ale to jest chyba niemożliwe. Dobra, Marciniak. Szeliga. Niki Bazonkiza. Marciniak. Marciniak strzał i obok wszystko. Czemu mamy takiego pecha? No ale cóż. Błędy naszych rywali, ale my nie umiemy ich wykorzystać. Przez to... Szeliga w końcu! Piłka znajduje drogę do bramki. Tak się męczyliśmy zdobyciem jednej bramki, że wątpię, że zdobędziemy komplet punktów na własnym stadionie. Oczywiście tutaj muszę podziękować przeciwnikowi. Dał nam ogromny prezent. Czyli wyszedł za daleko z bramki, bawił się piłką bramkarzem i niestety został tutaj skarczony. Jeśli teraz uda nam się strzelić drugą szybką bramkę, miejmy nadzieję, że się uda, to będzie
naprawdę dobry wynik. W szczególności, że znaczy, dobry wynik będzie, bo z naszymi strzałami niecelnymi to nawet ten 1-1 był gra w ciemno, ale chyba nie, to 1-1. Niki bazą kika tam jeszcze. Szkoda, że nikt nie wychodzi do piłki. To jest taki zetka problem naszego składu. Seliga. Asterii. Budziński. Nowak, tam chyba powinien być odwiedzany fał na zawodników Krakowi, lecz oczywiście sędzia nic nie widział. Ostatnia akcja w meczu, doliczony czas gry i jest! Krakowia strzelił w 91 minucie w meczu, nawet my na pojedynku 92. 2-1. Brawo, Kevin. Miarę zwycięstwa, chyba miarę zwycięstwa strzela Nowa. Jedna akcja tego na pustą bramkę. Ale ważne błędy bramkarza gości. Dzisiejszy mecz. Tak, wygrana. Pierwszy mecz. Dziękuję za uwagę. Zejdę się z Państwem. Kuba, to jest Channel of Dobra, komentujcie, to będzie do zobaczenia na tym wideo.